Halo, witam Państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. No i moi drodzy, podsumowanie łucznika plus ulepszanie, więc dzisiaj mamy całkiem dużo fajnej roboty. Stwierdziłem, że Wam to uchnę wszystko w jeden film, bo po prostu nie ma tego aż tak dużo, żeby tego robić dwa oddzielne materiały i można to wszystko zrobić po prostu sobie w jednym. Tak czy siak, odcinek miał się pojawić wczoraj, nie pojawił się, dlatego że po prostu coś mi wypadło, no i nie miałem kiedy go nagrać. Nagrywamy go dzisiaj w sobotę i dzisiaj prawdopodobnie też go już oglądacie, bo nie jest to zbyt dużo montażu. Jestem nieco przeziębiony, więc jak mam zatkany nos czy coś, to sorry. Zostawcie kciuka czy coś. Tak trochę zastanawiam się, co zrobić pierwsze i myślę, że zrobimy sobie po prostu to i to. Więc zrobimy i prezentację mojego łucznika po miesiącu, bo minął równy miesiąc, chyba z jednym dniem, bo teraz nagrywam to później. No i przy okazji będę sobie robił ulepszanko. Level 73, więc całkiem spoko, wbiłem trochę tych poziomów. No i słuchajcie, i powiem wam tak, jest mały problem, ponieważ myślałem, że mam dużo sprzętu do ulepszania, bo tutaj mam 9 flasz na 8 poziom. No i tutaj przede wszystkim jest 12 flaszek na 9 i myślałem, że nie będzie z tym problemu. Okazuje się, że problem będzie, bo mój ekwipunek nie ma takiego poziomu. W sensie na przykład mam pelerynę geparda i małpy, który ma poziom 8. Dlaczego nie kupuję Xenotora? Ano dlatego, że niedługo powrót i Wrawula będę zakładał i nie widzę większego sensu. Ta peleryna się po prostu sprawdza na jakiś czas i tak niedługo 8-0 wbije, więc po co? Więc mam ten ekwipunek i ten ekwipunek nie ma tego 9 poziomu. 9 ma tylko garnek, który jest ulepszony na plus 5, więc nie będę go dzisiaj męczył jakoś bardzo, więc musimy kupować inhibitory. No i w związku z tym kupiłem sobie platę, bo mam mało tej platy, mam 62 sztuki. Stwierdziłem, że to może nie wystarczyć, może wystarczy, zobaczymy. No i kupiłem sobie zadychę platę. Proszę bardzo, mamy tutaj 100 platyny, więc wydaję hajs na odcinek, no nie zwróci mi się to na pewno, ale może chociaż będzie mój łucznik całkiem fajny. Przechodzimy do ulepszania, myślę, nie będę zbyt dużo gadał, jestem, mówię, trochę przeziębiony, dzisiaj mam wrażenie, że nie wiem co gadam, ale dobra. Stąd też w sumie mój średnio wyjściowy strój, co nie? Dobra, no ale tak czy siak, przechodzimy, będziemy ulepszali po kolei. Przede wszystkim chciałbym ulepszyć sobie jakieś resówki, na przykład Karatis. Oczywiście to będę już ulepszał w HP, tak jak mi poleciliście. Flaszek na HP mam 17 w tym momencie, więc to nie jest zbyt dużo. No ale zobaczymy, może się uda. Zacznijmy sobie może od faktycznie tego karata, bo czemu nie, to jest poziom 8. No i myślę, że będę chciał sobie coś polepszać, tak minimum na plus 3, więc to nie będzie zbyt takie super, super mocne. Potem będziemy się bawili dalej. Więc dajmy sobie flaszki na HP i mam tutaj chyba ten inhibitor na 8 poziom, bo gdzieś je widziałem, prawda? Nawet wam nie pokazywałem. Dokładnie, na 8 poziom. Dobra, no i lecimy sobie poziom pierwszy, oczywiście tam banalnie. Myślę, że na plus 3 sobie damy ten karat. Nie jakoś mocno, bo Karatis w sumie ja bardzo rzadko go używam. Niedługo będę chodził na losy, więc myślę, że będę go już częściej używał, ale póki co na tych zetach spokojnie mi to starcza. W ogóle, okej, jest na plus 3, jest na plus 3. W ogóle, słuchajcie, to jest dosyć ważne ulepszanie dla mnie, tak swoją drogą, ponieważ, no dobra, weźmy tą pelerynkę. Ponieważ chcę iść na Iwrawula, w końcu. Póki co pierwsze podejście było 2 levele temu, na 70. I wyszło mi fatalnie, w sensie nawet to jakoś szło, ale pet mi potem padnie, chciałem się go odkupywać. Jeszcze ja zaliczyłem zgona i się wkurzenie wyszedłem. Więc Iwrawul póki co nie jest dla mnie do zrobienia. Z grupkami jakoś mi już wychodzi. Ale może jak ulepszymy, to będzie fajnie. Mamy pelerynę. Peleryna też nie chcę jakoś mocno ulepszać, bo na 80 będę ją zmieniał. Więc damy sobie po prostu też na plus 3, myślę. I powinno być w miarę git. W ogóle chciałem też na ten odcinek ogarnąć sobie Jurugu. Ej, prawie nie weszło. Jurugu ma poziom 10, ale nie mogę dostać. Mogę nawet napisać teraz. Kupię Jurugu. Tak, chcę do 5 kk kupić. No ale nikt nie ma póki co na sell. Dobra, 75%. Czy chcę dać eskę? Mogę dać eskę. Ostatnio zapomniałem o eskach. Myślę, że teraz możemy się eskami pobawić, żeby ten procent był większy. I kurde, prawie mega weszło, ale niestety nie weszło. Dobra, i mamy przedmiot. Mamy przedmiot platynowy, czyli nie tracimy go po śmierci, jakby to miało jakikolwiek sens. Dobra, i właśnie, a propos przedmiotów platynowych, słuchajcie, to jeszcze nie koniec, ponieważ w depo mam pierki, w ogóle mega pierki, wam powiem szczerze, i zaraz wam je pokażę. To są te? Nie, to są te. Słuchajcie, na 36 poziom za 60k pierki, które mają 40 na zimno i 34 na uroki. Dla mnie to jest mega dużo i ja sobie też je chcę ulepszyć na plus 3 w HP. Taki mam plan. Czy się uda? Tak, prawdopodobnie się uda bez problemu, więc zajmijmy się tym teraz. Jakby no to jest pierek, myślę, potężny, jeszcze ma na 9, więc to jest super, super sprawa. No i będę chciał sobie to teraz w tym momencie ulepszyć, żeby po prostu nie stracić tego przy śmierci. Niedługo będę próbował wychodzić na losy, więc myślę, że to będzie git. Więc póki co tak trochę bez emocji, to ja muszę kupić w ogóle sobie inhibitory. No i to jest ten problem, o którym wam mówiłem.
bo to trochę kosztuje, jakby nie było. 4 platyny, 1 i muszę kupić takich 6, więc trochę tej platy poszło. No ale no mam nadzieję, że się uda, nie? Jakby na plus 3, żeby po prostu nie stracić tego przy śmierci i po prostu mieć to z głowy. Więc dajemy sobie tak i dajemy sobie w HP buffa. Proszę bardzo, i mamy 0%. Dlaczego mamy 0%? Aha, bo mamy flasze duże. No tak, to ma sens. Dobra, musimy iść po flasze. Oby się teraz nie okazało, że nie mam flasz. Dobra, mam na szczęście, 12. Okej, starczy, gituwa. O, trochę stresik był, powiem wam, że coś spaprałem. W sumie myślałem, że wszystko się gra zbagowała. Dobra, no i mamy teraz na plus 3 to ulepszyć. Banał, nie? Tak mi się wydaje. Damy sobie na trzeci eskę. Ta eska nie jest jakoś super warta dużo. Mam ich bardzo dużo, swoją drogą, tych esek. Nawet nie wiem skąd. I po prostu chcę mieć pewny, że się ulepszy. Dobra, pierwsza ulepszona. Wkładamy drugą i lecimy sobie dalej. Póki co. Mega? Nie, nie weszło mega, ale było blisko. Dobra. I dajemy sobie eskę, która jest. Gdzie ona jest? Jezu, mam za dużo itemów EQ. Powinien zrobić porządek przed odcinkiem. Puf, dobra, mamy na plus 3 ulepszone dwa pierki. Bardzo fajnie idzie. No i teraz po prostu ich już nie stracę, więc gituwa. Jest naprawdę bardzo fajnie. Arkana w sumie też bym sobie ulepszył, tak szczerze. Bo ten arkan, mówicie, że on dosyć długo będzie mi się przydawał. Więc go też sobie ulepszę, tak myślę, na plus 3. Damy sobie tego, mamy dwa w ogóle arkany, nie wiem czemu. Aha, no tak, dwa arkany, to sprytne w sumie całkiem. To ma poziom 6, więc też dajemy sobie te flasze i teraz nie mam inhibitorów. Więc dzisiaj tak de facto mamy największe ulepszanie w historii chyba. Natomiast nie są to jakieś duże ulepszenia, bo po prostu jest dużo przedmiotów do ulepszania. No i lecimy ulepki. 1, 2 i dajemy eskę. To prawdopodobnie mnie zjecie te eski. Byście pewnie mówili, że się ich nie daje czy coś. Ale ja wolę mieć pewność, że się uda. Tych esek mam sporo. Dobra, mamy arkana ulepszonego na plus 3. To daje nam 30 HP, co jest takim spoko wynikiem. Mam też karner. Nie wiem, czy karner ulepszać. Aż sobie sprawdzę, wiecie co. Na 8.5 jest Skogan. Czy to opłaca mi się ulepszać karner przez to? Myślę, że może na plus 2. No ale to tak średnio, tak szczerze. Nie wiem, czy ulepszać. Ulepszmy na plus 2. Czemu nie? Kupiłem tę platę. To już będę miał, póki co i tak w nim chodzę, więc... więc sobie go ulepszę. Ale no nie sądzę, żeby to był jakiś super... super mądry wydatek. Czy mam tutaj flaszki na zręczność? Nie mam. Wiecie co, ja sobie zrobię porządek w EQ. No bo ja mam taki burdel, że to strasznie dużo czasu zajmuje przez to. No dobra, jesteśmy z powrotem. Trochę sobie tutaj zrobiłem porządek w EQ, żeby to nam nie przeszkadzało, bo bardzo dużo czasu tracę i mam wrażenie, że będę musiał sporo ciąć wam to. Żeby to nie było takie dosyć irytujące do oglądania, że ja cały czas szukam itemów. Tak czy siak ulepszamy sobie na plus 2 karler po prostu. Bez... Dobra, nie ulepszamy karlera, niestety. Nieważne, nie interesuje mnie ten itemek. Niech będzie na zero. Nie ma sprawy. Dobra, dalej mamy obdartusy. Obdartusy chciałbym przynajmniej na te plus 5 ulepszyć. Mamy na plus 1, jak pamiętamy w poprzednim odcinku nam się to spaliło. Więc tym razem będzie lepiej, tak przynajmniej mi się wydaje. I mamy tutaj 3 inhibitory. No, dajmy póki co na plus 4, zobaczymy jak to wyjdzie. To oczywiście lecimy w rękę. Na 1. Bingo, dobra. I teraz już kładziemy esy. No i oby się udało. Mamy fajne ulepszenie na plus 3 i wytrzymał. No dobra. No dobra. Trochę mnie to martwi, ale ulepszamy dalej. Mieliśmy dużo otwarta tak naprawdę poprzednio, więc może być nieciekawie. Kupmy jeszcze jeden, bo i tak potrzebuję tego dużo. No i ulepszamy sobie dalej. No chciałbym te obdartusy mieć na plus 5, nie? No nie poddam się. Nie poddam się, słuchajcie. I robimy sobie tak. Ja chcę na plus 5. Ja chcę na plus 5. No błagam was, no co jest, no? Pieniądze tracę w tej grze tylko. Chryste panie, dobra, na plus 2 te obdartusy wezmę. Obdartusy są przeklęte, nie ulepszamy. Dobra, obdartusy będą na plus 1. Chuj wam w dupę. Okej, mamy ulepszone obdartusy na plus 1. Straciłem cholerę hajsu. Nieważne, lecimy sobie dalej. Co ja bym chciał jeszcze ulepszyć? Rękawiczki i pasek zostawiam. Dlaczego? Dlatego, że szukam w sklepówkach jakichś fajnych zamienników póki co, więc nie będziemy się w to bawili. Mam jeszcze do ulepszenia viral. Jest on ulepszony na plus 3. Przydałoby się trochę więcej damage'a, więc ja bym go ulepszył sobie przynajmniej na plus 5. Ale to też muszę iść po flaszę. Bierzemy sobie flaszę, kładziemy sobie flaszkę, kładziemy sobie eskę i kładziemy sobie... Chciałem sobie położyć inhibitor, ale nie mam już platyny, więc musimy doładować niestety. Wkładamy sobie 50. No, dlatego dobrze, że kupiłem. Coś tu się baguje w tej grze, mam wrażenie. Ale dobra, przystępujemy do dzieła. Czy już mam moje inhibitory? Mam, super. I ulepszamy sobie viral, jeszcze SK. Dobra, 75%. Ja chcę tylko dwa razy, żeby to weszło.
Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Jakby... Robię się lekko sfrustrowany. Ale... Ale dobrze, lecimy dalej. Weszło na plus 3. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. 50 platy poszło się jebać. Fajnie, fajnie. Wchodzimy sobie jeszcze raz, wydajemy sobie viral i próbujemy go ulepszyć na pieprzone plus 3 chociaż. Fajnie by było, nie? Widzowie, super by było. Na szczęście mam dużo platyny. Dobrze, mamy viral ulepszony na plus 3, co wtedy się do punktu wyjścia. Bardzo fajnie, straciłem tylko w cholerę hajsu. Super, super ulepszanie, podoba mi się to, dobra. Mamy viral ulepszony na plus 3, czyli całkowicie nic się nie zmieniło. Ob Dartusach też się nic nie zmieniło. Dziękuję, Grożo, tak bardzo mnie szanujesz. To chyba na tyle. Nie no, ten Karler, no. No ulepszę ten. Będę żałował tego, nie? No boli mnie to, że mam item na 0 ulepszony, no tak nie może być. Słuchajcie, chociaż na plus 3 spróbuję go ulepszyć, no. Żeby było chociaż na te plus 3. A co się zdanie, jak dam SK 95? 97, dobra, fajnie. Puf. 1. Puf 2. Może go zostawię na tym plus 2, co? Nie no, dobra, damy SK. No musi się udać, słuchajcie, jak się nie uda. Dobra, udało się, na plus 3 Karler, zręczność 3. Dobra, spoko. Nie jestem zadowolony z tego ulepszania. Useless to ulepszanie trochę wyszło, no ale chociaż te pierki sobie ulepszamy na plus 3, więc się nie powinny spalić. No i ten Karol ulepszamy na plus 3, więc też spoko. Sfery nie ulepszam, bo i tak zaraz Jurugu wejdzie, więc bez sensu. No i cóż, i to na tyle z ulepszania. Tyle. Dobra, słuchajcie, i co jeszcze sobie w ogóle powiemy trochę o moim łuku. W miesiąc wbiłem 13 leveli. Czy to jest dużo? Nie, nie jest dużo, ale jest lepiej już niż było. Trochę się ruszyłem w końcu do gry. Ma 73, tyle mi brakuje do 74. Niedługo oczywiście event dziady. Tak jak zawsze wam mówię, że będzie długi stream i ten stream się odbędzie, więc zapraszam was na niego serdecznie, bo będzie naprawdę długi. I będziemy sobie expili, myślę, że 90 minimum sobie wyexpię, bo będę expił po prostu cały dzień. A tam jest exp potężny, przynajmniej był rok temu. Więc tam na początku listopada was zapraszam serdecznie właśnie na event dziady. I cóż, i słuchajcie, jeszcze jedna fajna sprawa. Jeżeli chodzi o moje statystyki, bo pewnie jesteście ciekawi, wyglądają tak. Mówicie, żeby nie dawał w siłę. Daję w siłę. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Wydaje mi się, że to jest dobre, ale może faktycznie to jest złe. Robię tak, jak robię. Jak wam się nie podoba, zróbcie swojego łuka i pokażcie mi, że zrobiliście go lepiej. Ja robię w siłę po to, żeby po prostu mi się przyjemniej grało, żebym sobie łatwiej robił różne rzeczy, na przykład, no nie wiem, kasowe. Żeby tej siły trochę było. I przede wszystkim chciałbym jakoś zrobić sobie robienie mięcha bez resetu. No, zobaczymy, jak to się uda. Mówicie, że to nie wychodzi. No, ale chciałbym to mięsko sobie porobić. Nie chciałbym do tego robić specjalnie maga ognia, bo to bez sensu. A hajs by się przydał. I właśnie to jest pytanie do was, a bardziej do mnie, tylko jeszcze nie podjąłem decyzji. W co wydać punkty? Mam 6 punktów do wydania i jakby powinienem teraz sobie dać piach na 7. Ja jestem z tego świadomy. Ale kusi mnie, żeby dawać w grat. Mówiliście na przykład niektórzy, że grat dopiero przed Moraną się daje na siódemeczkę, żeby coś tam zbijać. No ale niektórzy też mówili, że grat i spokojnie na przykład 7-5 mogę sobie z Jurugu latać to mięcho. Więc generalnie ja się wstrzymam z rozdawaniem punktów do 75 poziomu i zobaczę, jak będę z Jurugu klepał to mięcho. Jak będzie źle szło, albo będzie szło tak, wiecie, tak w sam raz, ale jeszcze niezbyt dobrze, no to jeszcze będę sobie dawał punkty w grat. I to będę miał tam no dosyć dużo tych punktów, chyba 10. To przynajmniej na poziom chyba 4 sobie ulepszę ten grat, więc 40% więcej damage'a. To jest całkiem spoko, nie? I dlatego się wstrzymuję, póki co nie daję tych punktów. Ja i tak do 7-5 będę chodził tylko zety. Ewentualnie może i w Rawula mi się uda. Na losy się póki co nie zapowiada, więc ten piach aż tak mi potrzebny nie jest. Idzie całkiem sprawnie bez tego. No i tak to wygląda. Słuchajcie, na 7-5 oczywiście Jurugu, no i będziemy lecieli dalej. Na 8-0 ubieram tłuka, póki co nawet nie odkupuję peta, bo to się nie opłaca. On pada jak szmata, więc generalnie kruka nie odkupuję. Na 80, bo sobie tłuka dodam do ekwipunku i z tłukiem będę sobie śmigał. Na koniec chcę jeszcze wspomnieć, że mamy gildię. I jeżeli ktoś chce do gildii z was, to zapraszamy serdecznie. Na La Pontonie sobie mam gildię. W sumie to z ziomkiem ją prowadzę i cały czas sobie tutaj robimy kasowe tak dalej. Tak, kasowe, super, do gildii. Robimy sobie, pójdę do depo, wam pokażę. Robimy sobie kamień, zbieramy sobie kamień na Morkwirach, codziennie praktycznie sobie logamy, żeby tego było sporo. No i budujemy, zbudowaliśmy już wieżę. Mamy wieżę na poziomie pierwszym, więc coś tam już mamy do zaoferowania. Rozwijamy się, podejmę w ogóle widzów, którzy tutaj są. Króla Mosia i Nobi Łuka, są już osoby typowo z widzów dodani. Jak nowe osoby będą chciały tutaj z nami sobie pograć, no to wyrzucimy tutaj nieaktywne konta, na przykład Świstaka, więc jeżeli chcecie z nami pograć, być ze mną w gildii, na pewno macie jakieś wypady na bossy,
w pakiecie VIP, że tak powiem. Zapraszam serdecznie. Składki są małe, no bo nie mamy zbyt dużo do zaoferowania. Jeżeli chodzi o składki, to słuchajcie, mamy 200 kamienia i 50k tygodniowo, więc to jest naprawdę mało. Myślę, że banał. O, pokażę wam działeczkę. Bardzo. Działka wygląda tak, jest biedna, ale mamy wieżę teleportacyjną na poziom pierwszy. Jesteśmy z niej dumni. 4 lata ją budowaliśmy. Dobra. Moi drodzy, to na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Przepraszam, jeżeli byłem przeziębiony i dzisiaj moja gadka była dosyć upośledzona. W ogóle mój wygląd. Nie wiem, czy kamery nie wyłączyć wam, bo wyglądam fatalnie, to widzę. Także siak, dziękuję za uwagę. Siema, siema. Widzimy się w kolejnych ulepszaniach. Nie róbcie tego, co ja, nie wydawajcie hajsu. Elo. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Oczywiście musimy sobie jeszcze zrobić losowanko z poprzedniego odcinka z Aquą, więc jeżeli nie widzieliście tego odcinka, no to słuchajcie, będziecie sobie zobaczyć. Taka tutaj była znajdźka, nie mówiłem, że to będzie losowanie, było to ono bardziej ukryte, no ale tutaj wyłapaliście, jeszcze niektórzy piszą gruszka, to znaczy, że obejrzeli 20 minut filmu, przynajmniej w teorii, więc pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj złapali się na losowanie. Komentarzy mamy 89 i sobie wylosujemy, oczywiście losujemy Gnaty Refa, więc dosyć spora wygrana. No i wygrała to osoba o niku, zaraz zobaczymy, Dziki Orzeł, nick Blackwet Gruszka, w sensie Blackwet. I chłop widział, że tutaj gruszka, że nawet dał dwie gruszki w emoji, więc całkiem fajnie. Pozdrawiamy cię serdecznie, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich widzów, którzy... O, mamy tutaj Dzikiego Orła, zobaczmy sobie może jakiś film jego, co? Tak, żeby materiał przedłużyć. Za duży miałem ping. Ej, co wy na to widzowie? Zrobimy tak. Robię to co prawda teraz, na to wpadłem. Jak ktoś tego, jak ktoś sobie wylosuje, będziemy sprawdzali jego kanał i jak będzie miał jakiś film, to sobie go obejrzymy. W sensie tylko kawałkowo, nie? Tutaj chyba się dużo nie dzieje jednak w tym filmie. Jakiś gameplay z gry. Ej, będziemy odwiedzali kanały widzów, którzy wygrali. Może być fajne. Więc bierzcie udziały. Za tydzień kolejny konkursik. Pozdrawiamy serdecznie. Dzikiego Orła.